Dzisiaj w Sejmie odbywa się debata na temat systemu zdrowia w naszym kraju. Konstytucja gwarantuje nam ochronę państwa w tymże zakresie. Uważamy jako OPZZ, że największą wartością człowieka jest zdrowie i należałoby na ten temat bardzo poważnie porozmawiać. Dlatego uczestniczymy w tej debacie i mamy swoje propozycje, które dzisiaj przedstawimy. Mamy nadzieję, że razem z Lewicą wypracujemy zmiany, które będą przyjazne całym wszystkim obywatelom, ale również i naszym pracownikom. Szanowni Państwo, to oczywiste, że kondycja służby zdrowia obchodzi nas wszystkich. Przecież system opieki zdrowotnej towarzyszy nam od kołyski aż do śmierci. Tak liczna obecność na sali pokazuje, że zdrowie, ochrona zdrowia staje się coraz większym problemem naszej rzeczywistości. Ja muszę powiedzieć, że tę konferencję w dość krótkim czasie organizowaliśmy i takim momentem wyzwalającym była nadchodząca debata w Sejmie na temat stanu ochrony zdrowia przy okazji wniosku o wotum nieufności. Nie spodziewaliśmy się, że tak licznie Państwo przybędą, więc to przekroczyło nasze oczekiwanie, ale jednocześnie wskazuje na wagę sprawy, na wagę problemu i na konieczność wreszcie poważnego zajęcia się tym problemem. Bo tak jak premier Müller powiedział, mamy 5 lat rządu obecnej koalicji, koalicji wyjątkowo stabilnej, która jest w stanie przeprowadzić przez Sejm każdą ustawę. Mamy premiera, który przez 5 lat sprawuje dość twardą, dość silną ręką kierownictwo rządu. W poprzedniej kadencji mieliśmy ministra zdrowia, obecną marszałkinię Sejmu, która była najdłużej urzędującym ministrem zdrowia. Teraz funkcję ministra zdrowia sprawuje człowiek, który przez pana premiera został, nie wiem czy Państwo pamiętają, taką konferencję prasową na tle pięknej zieleni latem i pan premier powiedział, to jest człowiek kipiący energią z mnóstwem pomysłów. Dlatego go powołuje do spraw najtrudniejszych, czyli zajęcia się osobami wykluczonymi. Jak minister Arłukowicz objął funkcję ministra zdrowia i jak teraz miałbym się zastanawiać, jak ten ponadroczny okres określić, to ta energia wyparowała. Pomysły okazuje się, że nie ma. I prawica ostatnie parę lata wprowadziła do naszego życia publicznego takie skróty, a to CBA, a to IPN. Jakbyśmy mieli takim skrótowcem określić pana ministra Arłukowicza, to ja znalazłem takie litery od imienia i nazwiska BBA. Bezradność, bezczynność i arogancja. Panie premierze, szanowni państwo, bardzo cieszę się, że dzisiejsze spotkanie cieszy się takim zaufaniem dużym. Ja w ochronie zdrowia pracuję 39 rok. I w tym swoim życiu zawodowym widziałam dwa cuda. Obydwa miały związek z matematyką. Pierwszy w 97 roku, kiedy SLD przekazywało władzę AWS-owi. Wtedy nam tłumaczono, że składka 7,5% to jest więcej jak 10, które było w pierwotnej ustawie ustalone. A drugi cud, nie, w pierwotnej ustawie było 10. A drugi cud to, że za takie pieniądze, jak są przeznaczane na ochronę zdrowia w Polsce, ten system ochrony zdrowia tak dobrze jeszcze funkcjonuje. I to jest zasługa przede wszystkim pracowników, którzy są oddani temu systemowi. I pacjentom, którzy nie za każdą sprawą dochodzą swoich roszczeń tak, jak powinni ich dochodzić. Zdajemy sobie z tego sprawę. Ale wracając do tematu. Zarówno poprzednia, jak i obecna kadencja tego parlamentu i tej koalicji to pozbywanie się problemów przede wszystkim zadłużonych i niedofinansowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zachęty, które były oferowane przez panią minister Kopacz w planie B, no, nie znalazły takiego odzewu, jaki był oczekiwany. Należało się spodziewać, że wtedy rozwiązania znajdą się w proponowanej ustawie. Niestety znalazły się. Ustawa o działalności leczniczej odebrała nam nadzieję na to, że w sposób normalny, że w sposób dobrowolny będzie można kształtować rynek
świadczeniodawców medycznych. Doskonale wiemy o tym, że samorządy terytorialne, gminy, powiaty, województwa w tym roku będą przymuszone do podejmowania decyzji. O ile w przypadku niezadłużonych SPZ-ów mogą podjąć tę decyzję dobrowolnie i zdecydować, czy ten SPZ dalej będzie w takiej formule funkcjonował, czy może coś w nim poprawić, ale w przypadku SPZ-ów zadłużonych decyzja jest krótka. Ustawa przewiduje dwa krótkie kroki. Po pierwsze, jeśli samorząd terytorialny nie pokryje wyniku finansowego w ciągu 3 miesięcy od przyjęcia sprawozdania finansowego, otwiera się droga 12-miesięczna do zmiany formy organizacyjno-prawnej, czyli do spółek. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, którego do tej pory w systemie ochrony zdrowia nie było. Ogłoszenie likwidacji danego SPZ-u. Jeśli znajdzie się inny, który przejmie te zadania, ustawodawca stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, żeby taki zakład istniał. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Zdrowia na jednym z trójstronnych zespołów wiemy, że w 14 SPZ-ach, które zostały pod działalnością ustawy o działalności leczniczej pod rządami tej ustawy przekształcone, nie nastąpiły znaczące zmiany i nie nastąpiło ograniczenie dostępności. Mowa jest o 13, bo na temat 14 resort zdrowia ma dane ze strony internetowej. My mamy te dane bliższe, a dotyczy to szpitala w Opatowie, który we wrześniu został przekształcony w spółkę. Miesiąc później został wydzierżawiony prywatnemu właścicielowi i na 30 lat taka umowa została podpisana. Co dzieje się w tym szpitalu? Chciałabym, żeby Państwo kiedyś przy okazji mogli zobaczyć, bo to jest żenujące. To jest lekceważenie pracowników. To jest propozycja natychmiast po przejęciu przez nowego dzierżawcę. Propozycja obniżenia wynagrodzeń o 20%. To jest zmiana pracy z 12 na 8. Pracownicy ochrony zdrowia wiedzą, jak to wygląda. A ponieważ dojazdów nie ma komunikacją publiczną, to pracownice spały w szatniach na krzesłach. Tak wygląda wydzierżawiony obiekt. Dlaczego mówimy nie obligatoryjnym przekształceniom spółki? Samo przekształcenie nie poprawi sytuacji placówki. Kryzys, który obecnie mamy, nie jest dobrym czasem na tego typu rewolucji. Kontrakty z NFZ-em nie wzrosną znacząco, doskonale o tym wiemy. Po pierwsze, jest mniejszy spływ składki na koniec listopada. On był powyżej 1,5 miliarda złotych. Proszę Państwa, to są olbrzymie pieniądze. Wiemy o tym, że bezrobocie rośnie. Płace nie wzrastają. Coraz więcej jest umów śmieciowych, od których składki również są mniejsze. W związku z tym, z czego ma wzrosnąć składka w Narodowym Funduszu Zdrowia? Działalność komercyjna spółek jest wątpliwa ze względu na ubożające społeczeństwo. Coraz mniej Polaków ma pieniądze na to, żeby nawet zrealizować drożejące leki czy zwiększającą się dopłatę do leków. W związku z tym trudno dziwić się, że na usługi komercyjne w wielu miejscach ludzie naprawdę nie mają już pieniędzy. I jeszcze jedna zasadnicza rzecz. Po przekształceniu SPZ, który chciałby prowadzić działalność komercyjną, a ma zaangażowane u siebie środki unijne, ma pewne ograniczenia. To skąd mają być, przepraszam, te oszczędności i skąd mają być te przychody dodatkowe? I to, co zostało wypracowane, było na poziomie papieru kredowego, a to, co pan minister Arłukowicz podpisał, jest na poziomie papieru toaletowego. Że mając tak mało pieniędzy na ochronę zdrowia, nasz rząd idzie w zaparte, by wszystko sprywatyzować. W innych państwach Unii Europejskiej, chociaż Belgia czy Szwajcaria, nie wolno wydawać złotówki publicznych pieniędzy na prywatną służbę zdrowia. Prywatna służba zdrowia jest realizowana z dodatkowych ubezpieczeń i różnych innych programów. Minister Kopacz coś
próbowała robić, chyba pracowita, jak pan powiedział, że wnosiła szereg projektów.